Zima, nic się nie dzieje. Wszystko w waszym życiu zastygło. Brak tu chęci do działania. Brak pomysłu, brak możliwości, by działać. Czekacie na lepszy czas. Głównie chodzi tutaj o panów. Królowie pieniądza, królowie biznesu. Odwróceni. Oni tracą na pozycji, na znaczeniu, tracą finansowo. Zły czas w pracy, w biznesie i to oni patrzą się na tą stagnację, właśnie na tą zimę. Pieniędzy nie przybywa, biznes się nie rozwija, czas zamrożenia. Ale pojawia się karta wiosny, przepiękny czas. Wszystko rozkwita. Tutaj mamy z kolei tyle chęci do życia, tyle pomysłów, tyle tu radości piękna. Tylko że panie patrzą na to szczęście, szczęśliwy okres w życiu jako na przeszłość. Tak było, teraz nie jest. Odwrócony boski uzdrowiciel, wyssana energia, osłabienie, choroba, złe samopoczucie, zły czas. Więc panie w tym złym stanie po prostu wspominają o tym, jak jeszcze do niedawna było pięknie, miały tyle pomysłów i chęci do życia, teraz się leczą, dochodzą do siebie, nie mają energii. Pojawi się pomoc. Mężczyzna, on fizycznie pojawi się w waszym życiu. Bardzo inteligentny, wrażliwy. Te zwoje to są rozwiązania, pomysły. On jest nad odwróconym królem pieniądza, biznesu. Ma jakiś pomysł, on może wam pomóc. Jeżeli weźmiecie od niego ten zwój, przeczytacie wiadomość, wdrożycie ją w swojej firmie, w swojej pracy, odniesiecie sukces, on poprawi waszą sytuację, po to przyszedł. Nad kartą wiosny pojawia się królowa miłości. Popatrzcie, królowa i król. Tutaj szykuje się związek, szykuje się romans. Wrażliwi, inteligentni panowie mają szansę spotkać miłość, drugą połówkę. Jest to serce piramidy, bardzo ważna karta w tym rozkładzie, dodatkowo nad kartą wiosny, radości, więc miłość jest głównym tematem przewodnim tego rozkładu. Może i zabraknie panom szczęścia w biznesie czy pieniędzy, paniom zdrowia, dobrego samopoczucia, ale nikomu nie zabraknie tutaj miłości. I ten czas miłości prowadzi was do Sfinksa. Pod spodem jest komnata tajemnic, komnata skarbów, wasze wnętrze. Jeżeli odkopiecie tę komnatę, odkryjecie nowe pasje, zdolności, umiejętności, odnajdziecie nowe cele, które chcielibyście realizować i te cele odnajdziecie. Popatrzcie, tutaj na stole zwoje to są właśnie te cele, pomysły na życie, te książki. Ta karta mówi o tym, że wy wiecie, co chcecie robić. Wychodzicie z tego pałacu, z tej wieży, z tego domu. Idziecie czerpać z rzeczywistości to, co ma wam do zaoferowania. Szykuje się bardzo dobry czas dla was. Czas realizacji waszych marzeń, pragnień. Wsparty dodatkowo przez miłość.